trening. Teraz możesz przejechać swoje pierwsze okrążenia treningowe na bateriach już naładowanych w domu. Pierwszą rzeczą, którą musisz zrobić, jest podejście do podestu dla kierowców i sprawdzenie, czy nikt nie używa tego samego kwarcu co ty. Ogłoś swoją częstotliwość kierowcom jasno i głośno. Jeżeli inny kierowca używa tej samej częstotliwości, powie ci o tym i będziesz musiał poczekać, dopóki on nie skończy. Jeżeli nikt nie odpowie na twoje ogłoszenie, oznacza to, że częstotliwość jest wolna i możesz uruchomić swój samochód. Kiedy zaczniesz jechać, musisz ustawić układ kierowniczy tak, aby samochód jechał po linii prostej. Upewnij się, że nie przeszkadzasz innym kierowcom na torze. Powoli zapoznawaj się z torem. Szybka jazda nie jest ważna na początku treningu. Pozwól, aby inni kierowcy cię mijali, jeśli są od ciebie szybsi. Jeżeli masz jakieś pytania, inni uczestnicy są zazwyczaj pomocni. Nie wahaj się zadawać pytania. Kierowcy chętnie pomagają początkującym i dzielą się wiedzą z nowymi zawodnikami. Zazwyczaj czas treningu wystarcza do wyczerpania dwóch lub trzech pakietów. Jak już mówiliśmy, celem treningu jest zapoznanie się z torem. Jeżeli napotkasz jakieś poważne problemy ze swoim samochodem, możesz poprosić o pomoc innego kierowcę. Możesz uzyskać cenne rady od bardziej doświadczonych zawodników. Zawsze miej na uwadze rozkład dnia i naładuj akumulatory w odpowiednim czasie do pierwszych eliminacji. Czas potrzebny do ładowania uzależniony jest od twojej ładowarki. Eliminacje. Przed eliminacjami odbędzie się spotkanie kierowców. Kierownik wyścigu przekaże ci ważne informacje dotyczące wyścigu, bezpieczeństwa oraz ogólne zasady obowiązujące w klubie, w którym odbywa się wyścig. Spotkania te są niezwykle ważne. Tak samo jak w normalnych wyścigach, musisz przykleić swój numer startowy do karoserii. Numery zostaną rozdane przez kierownika rajdu lub będą do odebrania w punkcie kontroli rajdu. Mierzenie czasu zazwyczaj odbywa się automatycznie przy użyciu komputerowego urządzenia AMB Timing. Jest ono prawie identyczne jak to używane w prawdziwych rajdach, tylko trochę mniejsze. Około 5 minut przed startem otrzymasz nadajnik, który będzie odpowiadał twojemu numerowi startowemu. Włożenie go do samochodu jest całkiem proste. Musisz wywiercić 7-milimetrową dziurkę w masce, przepchnąć przez nią nadajnik i przymocować go zaciskiem. Nie zapomnij nakleić numer startowy na swój samochód. Kiedy twoje eliminacje zostaną wywołane, zabierz swój samochód na linię startu i ustaw go z innymi samochodami. Każdy kierowca zaczyna rajd na własną rękę i jeździ w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. Taki start nosi nazwę lotnego startu i jest całkowicie normalny. Nasłuchuj swojego numeru startowego, ponieważ twój wyścig zacznie się dopiero jak go usłyszysz. Nie ryzykuj podczas pierwszych eliminacji, nie chcesz przecież zniszczyć swojego modelu. Spokojnie zapoznawaj się z torem i samym wyścigiem. Trening jest tu kluczem. Im więcej trenujesz, tym lepszy i szybszy jesteś. Po każdych eliminacjach wszystkie samochody poddawane są inspekcji, aby upewnić się, że nie łamią zasad HPI Challenge. Po tym powinieneś serwisować kolejną grupę zawodników na torze. Stań na stanowisku serwisowym o takim samym numerze, co twój numer startowy. Po ustawieniu się na nim obserwuj najbliższe rogi i zakręty. W przypadku zderzenia postaw samochód na torze dokładnie w tym miejscu, w którym się zatrzymał. Uważaj, aby nie przeszkadzać innym kierowcom. Po byciu serwisantem przez jedne eliminacje możesz wrócić, aby odebrać swój samochód z inspekcji technicznej. Rezultaty eliminacji są wydrukowane i wywieszone na tablicy. Nie bądź zbyt zawiedziony, jeżeli pozostali kierowcy są szybsi niż ty. Prawdopodobnie więcej ćwiczyli. Przygotuj swój samochód do kolejnych eliminacji. Naładuj akumulatory i sprawdź stan pojazdu. Wysokość zawieszenia jest jedną z ważnych rzeczy, o które powinieneś zadbać. Nie powinno ono być zbyt nisko, ponieważ wtedy twój samochód lub karoseria będą dotykać podłoża. Wysokość może być dostosowana przy użyciu małych pierścieni odległościowych dołączonych do twojego zestawu.
Nie zapomnij zabrać nadajnika do następnych eliminacji. Staraj się znów jechać tak ostrożnie, jak to tylko możliwe. Przekonasz się wkrótce, że jeździsz szybciej wraz ze wzrostem pewności siebie. I pamiętaj, błąd, który wymaga interwencji serwisanta, kosztuje dużo czasu. Po eliminacjach tablica wyników i pozycje na starcie będą wywieszone na tablicy. Wszyscy kierowcy zostaną podzieleni na nowe grupy. Sprawdź swoją częstotliwość, numer startowy i rozkład godzinowy. Finały. Zazwyczaj jest przerwa pomiędzy rundami kwalifikacyjnymi a finałami. Możesz ją wykorzystać na jakiś posiłek. Pamiętaj, aby naładować akumulatory przed pierwszym finałem. Jeżeli to konieczne, zmień również kwarce. Prawdopodobnie będziesz też potrzebował nowego numeru startowego. Otrzymasz go do naklejenia na model, również podczas przerwy. Upewnij się, że numer twojego nadajnika odpowiada numerowi startowemu. Przy starcie w finałach ustaw się w linii. Wszyscy kierowcy zaczynają w tym samym momencie. Unikaj zderzania się z innymi samochodami, ponieważ możesz zniszczyć samochód lub po prostu stracić dużo czasu, jeżeli będziesz musiał skorzystać z pomocy serwisanta. W zależności od rodzaju wyścigu, w którym uczestniczysz, może być więcej niż jeden finał. Będzie to zaznaczone w rozkładzie dnia. Naładuj akumulatory, jeżeli jest to konieczne. Po każdym finale samochody zostaną poddane ponownie kontroli technicznej, tak jak to było po kwalifikacjach. Znowu musisz spełnić rolę serwisanta. Wyniki finałów zostaną albo wydrukowane i przypięte do tablicy ogłoszeń, albo ogłoszone przez mikrofon na koniec dnia. Pamiętaj, że inni kierowcy są zawsze chętni do udzielenia pomocy i odpowiedzą na twoje pytania. Czasami nawet pomogą ci przy modelu, na przykład jeżeli chcesz wypróbować nowy zestaw opon. Jest mnóstwo do odkrycia w świadku wyścigów modeli. Z każdym wyścigiem będziesz coraz lepiej poznawał swój samochód. Pamiętaj, że głównym celem twojego pierwszego wyścigu jest zapoznanie się z zasadami. Swoje umiejętności będziesz doskonalił na następnych wyścigach. Przekonasz się, jak trening i zdobywanie doświadczenia sprawia, że stajesz się lepszym kierowcą. Pewnego dnia to ty możesz stanąć na podium.